Naukowcy odkryli wielki podziemny ocean na Ziemi. Witajcie! Obecnie najgłębszym znanym ludzkości podwodnym punktem jest rów Mariański, którego głębokość sięga aż 11 034 metrów. Podczas gdy tysiące wspinaczy z powodzeniem wspięło się na Mount Everest, tak jeszcze niespełna kilka lat temu tylko 3 osoby zeszły do głębi Challengera w rowie Mariańskim w Oceanie Spokojnym. Dziś lista tych osób jest już nieco dłuższa i wynosi 22 osoby. Na dnie tego najgłębszego zbiornika wodnego woda wywiera ciśnienie 110 megapaskali, czyli ponad 1000-krotnie wyższe niż normalne ciśnienie atmosferyczne. Gdyby na przykład podczas wyprawy Deep Sea Challenge kapsuła z reżyserem Jamesem Cameronem uległaby rozszczelnieniu, tak ta zostałaby niemal natychmiast zgnieciona, tak jak puszka po Coca-Coli zgnieciona w waszych rękach tuż przed wyrzuceniem do kosza. Po reżyserze też raczej zbyt wiele by nie zostało, bowiem człowiek w takich warunkach zostałby dosłownie rozerwany na kawałki. Głębiny kryją wiele tajemnic, jednak my jako ludzie nie jesteśmy w stanie ich w pełni zbadać. Co więcej, do końca nie wiemy, skąd na naszej planecie wzięło się aż tak dużo wody i teorii na ten temat jest naprawdę wiele. Do tej pory miały to być kosmiczne skały, jednak naukowcy w 2014 roku odkryli głęboko pod powierzchnią Ziemi gigantyczne źródło wody, które może być nawet kilkukrotnie większe niż objętość wszystkich oceanów. Tak więc jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, to czas wziąć głębokiego nura pod wodę i obejrzeć ten odcinek. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, jeśli nie jesteście jeszcze w posiadaniu mojej gry planszowej Globalista, w której możecie podbijać świat czy też Europę na dwóch dostępnych mapach, to zapraszam Was na mój sklep globalista.pl, ponieważ po wielu Waszych pytaniach właśnie udało nam się wyprodukować następnych 500 sztuk, więc kupujcie póki jeszcze są, ponieważ zostało jeszcze 224. Do dyspozycji macie wiele unikalnych jednostek i karty taktyk, więc w walce liczy się także Wasza unikalna strategia, dzięki której zbudujecie Waszą potęgę. Tak więc nowe imperium czeka właśnie na Was. Oprócz tego twórca najczęściej lajkowanego komentarza otrzyma koszulkę Teamu Globalistów. A, no i oczywiście zapraszam Was na naszego Discorda, żeby sobie razem pogadać. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy już dalej. Mówi się, że człowiek wie więcej o bliskim kosmosie niż o dnach oceanów i wnętrzu naszej planety. Nic w tym dziwnego, bowiem ponad 80% dalej pozostaje niezbadane, a jeszcze wiele jest do odkrycia. W przypadku oceanów i wód, mówiąc chociażby o tych przybrzeżnych nieopodal Stanów Zjednoczonych, tylko około 35% zostało zmapowanych nowoczesnymi metodami. Jednak co jakiś czas docierają do nas informacje o nowych odkryciach. The Scientist podczas ekspedycji kierowanej przez Jeffa Drizena i Patty Fryer z University of Hawaii udało się zaobserwować nieznany dotąd gatunek ryby z rodziny denikowatych na głębokości 8143 metrów w rowie Mariańskim. Tym samym ryba stała się najgłębiej żyjącym gatunkiem znanym na naszej planecie. Na chwilę obecną nie wiemy, czy nic nie może żyć głębiej, ponieważ tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie tego jakkolwiek zbadać z uwagi na sprzęt, jakim dysponujemy. Pewne może być natomiast, że wnętrze naszej planety ma sobą więcej do zaoferowania, niż mogłoby nam się wydawać. Większość z nas wyobraża sobie środek Ziemi jako rozpalone do czerwoności skały wraz z przepływającą przez nią magmą. Jest to jak najbardziej trafne skojarzenie, jednak nawet specjaliści nie mają do końca pewności, czy faktycznie tylko tak prezentuje się wnętrze naszej planety. Jednak zanim do tego przejdziemy, poznajmy dokładny, przedstawiany przez dzisiejszą naukę podział warstw naszej planety wewnątrz. Na samym wierzchu mamy oczywiście skorupę ziemską, która rozciąga się od 0 do 35 km w głąb. Następnie czeka nas płaszcz górny, od 35 do 400 km. Później płaszcz dolny, ciągnący się nawet 2900 km w głąb, a na sam koniec po tym etapie czeka nas oczywiście gigantyczne jądro, ciągnące się nawet do 6370 km pod naszymi stopami. Co do temperatur, prezentują się mniej więcej tak, jak sami widzicie. Jednak jeszcze do niedawna nikt się nie spodziewał, że gdzieś tam głęboko może kryć się woda, a już na pewno nie największy zbiornik tego pierwiastka na naszej planecie. Pierwsze wskazówki, że może się tam znajdować woda, dostarczyły zaś diamenty, które 90 milionów lat temu wydostały się na powierzchnię w wyniku erupcji wulkanu leżącego w okolicy rzeki São Luís, niedaleko miasta Juna w Brazylii. Odkryte tam diamenty nie były doskonałe, miały skazy, a konkretnie liczne inkluzje.
Dla jubilerów oraz osób, które chciały zarobić na tym ekskluzywnym towarze, taka informacja zdecydowanie nie była czymś pozytywnym. Tym bardziej, gdy komuś cel, jaki przyświecał, to było zarabianie. Aczkolwiek te informacje z drugiej strony ucieszyły naukowców, gdyż w inkluzjach tych znajdowały się związki chemiczne uwięzione w czasie powstawania diamentu. Gdybyśmy zbadali je dokładnie pod najczulszymi mikroskopami, okazałoby się, że występują tam również jony hydroksylowe, czyli te, które normalnie pochodzą z wody. Co więcej, nie był to pojedynczy przypadek, a cała seria takich skał, co podkreśla naukowiec Steve Jacobsen z Northwestern University. Po uwzględnieniu wszystkich danych i zbadaniu uwięzionych w diamentach minerałów, badacze doszli do wniosku, że diamenty te musiały powstać na głębokości około 1000 km. Tym samym wysoce prawdopodobne jest to, że głęboko pod powierzchnią Stanów Zjednoczonych, jak i Ameryki Południowej, znajduje się gigantyczny praocean, w którym być może jest więcej wody niż we wszystkich znanych nam zbiornikach razem wziętych. Nikt nie ma pewności, jak wygląda ten wielki zbiornik, jednak raczej nie jest to ocean w rozumieniu ciekłej wody, ponieważ występuje tam zbyt duże ciśnienie, jednak prawdopodobnie woda uwięziona jest w ring wodycie, który działa jak gąbka ze względu na strukturę krystaliczną, która sprawia, że przyciąga ona wodór i go zatrzymuje. Przypuszcza się, że co jakiś czas zgromadzona tam woda przedostaje się do naszych oceanów za pomocą podwodnych niewielkich szczelin skalnych. Być może właśnie dzięki temu nasze oceany prawie w ogóle nie wysychają. Teoretycznie ludzie o tym zjawisku mogli wiedzieć już wcześniej, na co wskazywać może fragment Biblii dotyczący potopu, a konkretnie Księga Rodzaju. Zresztą przeczytajcie ten fragment sami. Oczywiście jest to tylko wolna interpretacja i spekulacja, jaką przytacza część badaczy analizujących Biblię, ale trzeba przyznać, że jest to całkiem ciekawy zbieg okoliczności. Biorąc pod uwagę fakt, że to największe źródło wody mieści się około 600 do 1000 km pod powierzchnią Ziemi, tak na chwilę obecną ciężko sobie wyobrazić, jak ta woda mogłaby pokonać aż tyle kilometrów przez rozpalone skały. Naukowcy tacy jak Barbara Romanowicz z University of California w Berkeley wykorzystują fale sejsmiczne z trzęsień Ziemi do skanowania wnętrzności naszej planety, podobnie jak lekarze używają ultradźwięków, aby zajrzeć do wnętrza pacjentów. Do tej pory wykryli oni tysiące różnych szczegółów, a nie mdły kawałek magmy i minerałów. Płaszcz wydaje się być ułożony warstwowo jak cebula, z głównymi przejściami, które przypadają na 400 i 650 km w dół. Na poziomie 650 km naukowcy niedawno zidentyfikowali ogromne wewnętrzne pasmo górskie, ze szczytami być może nawet wyższymi niż Mount Everest. Tym samym we wnętrzu naszej planety jak najbardziej znajduje się magma i rozżarzone skały. Jednak miejscami gdzieś tam głęboko we wnętrzu mogą być rozległe jaskinie przypominające w pewnym sensie podziemny świat. Na chwilę obecną nie wiemy, jak mogły powstać tam takie formacje i jeszcze przez długi czas nic na ten temat na pewno się nie dowiemy, bowiem najgłębszy odwiert wykonali Rosjanie na Półwyspie Kolskim, a jego głębokość to zaledwie niecałe ponad 12 km, więc raczej nie umywa się to do następnych ponad 6 tysięcy. W końcu to tylko 2000 wnętrza Ziemi. Pozostaje tylko pytanie, czy tam na dole może tętnić życie w podziemnym świecie niczym rodem z tego, jaki przedstawił Juliusz Verne w swojej powieści Podróż do wnętrza Ziemi? Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Według naszej obecnej wiedzy, ze względu na panujące tam ciśnienie, jest to raczej niemożliwe, bowiem to przewyższa to występujące na powierzchni w tysiącach barów. Niewykluczone jednak, że część organizmów mogła się przystosować do życia w takich warunkach, a jakieś lokalne anomalie ciśnienia umożliwiły istnienie warunków do życia. Taka teoria jest na chwilę obecną zbyt śmiała i w sposób naukowy ciężko byłoby ją jakkolwiek zweryfikować, dlatego raczej taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że naukowcy wraz z Mitchellem Soginem z DCO, używając najnowszych urządzeń, wiercili się 2,5 km w głąb dna morskiego i pobrali próbki znajdujące się jeszcze dalej, bo na głębokości 5 km. To, co zobaczyli, może zmienić sposób myślenia o pochodzeniu życia na Ziemi oraz ma spory wpływ na nasze prognozy dotyczące życia na innych planetach. Występujące tam bakterie i archeony mają miliony najróżniejszych rodzajów. Bezmembranowe, bezjądrowe, o różnej budowie ściany komórkowej. Według najnowszych szacunków i biorąc pod uwagę różnorodność występujących tak głęboko organizmów, nawet około 70% wszystkich mikroorganizmów żyje pod powierzchnią naszej planety, co nieco rozpala wyobraźnię.
Głębokie mikroby są często zupełnie inne od swoich kuzynów z powierzchni, mają inne cykle życia dopasowane do geologicznych zegarów. Niektóre żywią się jedynie energią ze skał. Właśnie tak piszą naukowcy w swoim raporcie. Pewne jest jedno. Nauka i wnętrze Ziemi mają przed nami jeszcze wiele do odkrycia i musi jeszcze upłynąć trochę czasu, zanim poznamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jednak fakt istnienia we wnętrzu Ziemi wody, czy też pasm górskich, rozpala ludzką wyobraźnię. Aczkolwiek powstanie tam życia zdaje się być wysoce nieprawdopodobne, no ale kto wie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat, a ja dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć!